Witam w studiu Kuchenny Makro. Dziś kolejne danie, które chcę Wam przedstawić. Przygotuję dla Was pieczone jabłko z sosem żurawinowym. Jest to przepis mojej babci, który w każdą zimę gości w naszym domu. Potrzebujemy oczywiście jabłka. Od czego rozpoczynamy? Musimy najpierw jabłko przekroić mniej więcej 3 cm od góry. Tak, aby ogonek pozostał. Będzie on bardzo fajną dekoracją naszego deseru. Następnie wydrążamy jabłko. Musimy pozbyć się gniazda nasiennego, a także odrobiny miąższu. Odcinamy końcówkę po to, aby nasze jabłko mogło ładnie prezentować się na talerzu. Przekładamy nasze jabłko na blachę. I teraz rozpoczynamy przygotowywanie farszu. Do farszu potrzebne nam będą cynamon, goździki oraz kardamon. Rozpoczynamy od goździków. Goździki przekładamy do moździerza. I teraz zrobimy coś, czego pewnie na co dzień nie robicie. Przypalamy nasze goździki. Dzięki temu wydobędziemy zdecydowanie intensywniejszy smak oraz aromat. Ja już teraz czuję świąteczny aromat. Następnie dodajemy kardamon, a także korę cynamonową, którą przełamiemy sobie. Wszystko razem ucieramy. Jeżeli nie macie w domu moździerza, równie dobrze nasze przyprawy możecie zmiksować na pył. Do miski wkładamy masło w temperaturze pokojowej. Do masła dodajemy musli śniadaniowe, dzięki czemu w jabłku będziemy mieli chrupiące elementy. I teraz coś, co lubię najbardziej, czyli rum. A także odrobina miodu. Teraz wszystkie składniki razem musimy wymieszać. Najlepiej jest robić to ręką, ponieważ ogrzewamy nasze masło i wszystkie składniki będą miały możliwość się szybciej połączyć. Następną czynnością, jaką musimy zrobić, jest nafaszerowanie jabłka. Nie żałujemy farszu, ponieważ masło pod wpływem temperatury rozpuści nam się, a w naszym jabłku zostanie musli z aromatem rumu. Jeżeli chodzi o nasze przyprawy, mamy dwa sposoby. Dodać je do farszu lub też, tak jak uczynię to ja, posypać z góry nasze jabłko. Ostatnią częścią jest dekoracja wierzchniej części jabłka. Użyjemy sobie do tego goździków. Kilka goździków wciśniemy w górną część jabłka. Podczas pieczenia wydadzą bardzo fajny smak i aromat. Nasze jabłko przykrywamy i wstawiamy do nagrzanego pieca. Temperatura 180 stopni. Pieczemy przez około 15-20 minut. Teraz mamy jeszcze 20 minut na przygotowanie naszego sosu żurawinowego. Potrzebujemy do tego żurawiny oraz czerwonego wina. Do rondla wlewamy około 100 ml czerwonego wytrawnego wina, a także około 3 łyżek żurawiny. Wszystko razem doprowadzamy do wrzenia. Do naszego gotowego sosu dodajemy jeszcze świeżo posiekaną miętę. Nasze wino wraz z żurawiną musi się zredukować o połowę, to znaczy odparować, dzięki czemu stworzy nam się gęsty, smaczny, winno-żurawinowy sos. Nasz sos jest już zredukowany. O, jest i nasze jabłko. Piękne, pachnące jabłko ląduje na środku talerza. Nasze upieczone jabłko oblewamy sosem żurawinowo-miętowym. Nie żałujmy także sosu na jabłku. I teraz oczywiście dekoracja. Do dekoracji sugeruję melisę. Nada świetnego, cytrusowego posmaku. Kilka listków dookoła. Deser mojej babci jest już gotowy. Idealnie komponuje się na zimowe wieczory. Zapraszam na kolejne przepisy Studia Kuchennego Makro.